Hej, witajcie w kolejnym odcinku z wyzwania Własny Biznes. Jak zwykle zaczynamy w domu, ponieważ chcę sprzedać wszystko, co Beatrice wykopała. I były to cztery kamienie, jedna skrzynka skarbów, warta kolejne 5000. Tutaj są jakieś te... oj, wazy, kości. Jeszcze jakaś waza, jeszcze jakaś ozdoba. No i to by było tyle. Także teraz jedziemy. Jedziemy do naszej restauracji i już się tam widzimy. Moi drodzy, jesteśmy już... Hej, moi drodzy, jesteśmy już w naszej restauracji. I sobie zatrudnimy teraz pracownika. Drugiego kelnera, który będzie na drugiej zmianie. To już patrzyłam sobie. No i widzę, że i tak nikt nie ma tutaj kondycji. Tutaj jest tylko sprzątanie. To ona strasznie dużo bierze, dlatego myślę, że idziemy sobie Grażynę. Ona nie ma żadnych umiejętności jeszcze, ale... ale to nic, nauczy się. Więc niech sobie będzie Grażyna. I tak, pytanie, czy ona teraz przyjdzie? Czy ona przyjdzie teraz, czy... zaraz zobaczymy. Poczekamy chwilę. Dzisiaj może będzie krócej otwarta. Chyba nie przyjdzie. Muszę wezwać pracowników. Wezwiemy ją i przydzielimy jej... What? Dobrze, już widzę, że nasza kochana kelnerka jedna sobie leci w kulki po prostu. Może ona nie ma siły pracować? Przecież dopiero zaczęliśmy nawet. Hello. No przyszła przynajmniej ta blondyna. No i dobrze, bo ona nam wystarczy na razie. Zarządzanie. Przydziel. Traci jego kelnerka. No dobra, Grażyna, to zaczynamy. Otwórz lokal. No i nie mogę nic zrobić z nią więcej. Albo całe jej ubranie. O mój Boże. Jestem gotowa na jest. No dobra, no to jedziemy z tym kocem. Nie rozumiem tylko, czemu nie mogę jej przydzielić stroju. Nie ma tu nic. Także cóż. Jedziemy. Bierzemy się do naszych klientów. Co ty robisz? Co to było za powitanie? O! Kolejny poziom! Tak, idziemy, bierzemy od razu, zanim nam zabiorą. Zniszczy. Mam nadzieję, że to nie jest ten na serio, te zniszczki. Dobrze, trzeba tutaj zapytać. Coś ugotować. Sprzedaż, gdzie to jest? Gdzie to jest? O, coś się tam komuś nie spodobało. Tak wolno, tam gotujesz. My tu nie mamy czasu. Masakra. Second of all, travel!
Mr. Hasha. In grown up. Zapraszamy, zapraszamy. Raz, raz, siadać wszyscy, bo mi tutaj stoicie jak te ciołki. Się zastanawiacie, nie wiadomo nad czym. Wanda, co ty tu robisz? Patrzcie, ile klientów, patrzcie tylko, patrzcie. I trzy pogotuj. I wszyscy usiedli. A co jej, że się znowu nie podoba? Oj, ona już jest żółta. Nie wiem, jak ją mam wysłać na przerwę. Najpierw to wezmiemy tą drugą. Podobała się tam? A ciebie mogę odesłać, czy nie? Ja pierwsza. Nie mogę, no po prostu nie mogę z tą grą dzisiaj. Ona dzisiaj po prostu mnie dobija. Totalnie mi się nie idzie. Jeszcze ktoś mi tu dzwoni. Chciałabym ją wysłać na przerwę. Mam rozumieć, że nie ma takiej opcji. Będę tak chciał klikać i będę klikać i klikać i klikać i klikać. No. Gdzie tu jest? I nie mogę jej wysłać na przerwę! Dlaczego? Co jest nie tak z tą grą? Nie, po prostu nie wytrzymam. I dalej mogę ją przydzielić. Tylko im więcej. Po prostu nie mam więcej. Ostatnie 5 i zamykam. To może jutro się coś naprawi, bo... Możesz sobie nie rozmawiać, tylko się zająć klientami. Ostatni ruch. Ciebie już nie obsługuję. Muszę to zamknąć, bo moja kelnerka... Nic nie mogę z nią zrobić. Nie wiem, czy ona jest zbagowana, czy mi się coś przezbagowało. Pracowników do domu. I ugotuj coś na jutro od razu. Nie, to był jakiś klop. Klops dzisiaj, był jeden wielki klops i nic więcej. Ale jestem zła. Czemu nie mogłam nic z nią zrobić? Zadzwoń po taksówkę. No dobra, jadę z nią do domu i zobaczymy, jak będzie jutro. Mam nadzieję, że mi się to naprawi. Także do usłyszenia później. Wracamy, moi drodzy, kolejnego dnia. I mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie takich problemów, jak wczoraj miałam z pracownikami. Chociaż... wątpię. Myślę, że coś mi się zbagowało, może... Nie wiem, jakiś mod mi to zepsuł, nie wiem. Będę musiała to sprawdzić. Ale niech ona jeszcze zrobi siku, oczywiście. Dzisiaj zaczynamy wcześniej, bo jest 6 rano. Tym razem nic nie zbierałam. W domu nic nie ten, bo mam jej pieniądze na razie. Nie chciało mi się już tak naprawdę tego robić. No i dobra, wezmę tych pracowników i zobaczę... Zobaczę, jak będą się zachowywać dzisiaj. W sensie, czy dam radę? No, wszystkie przyjdą? Tak, oglądaj sobie kwiatka, oglądaj. To takie fascynujące. Ty chcesz wygrać konkurs kulinarny, klient zdobywa gwiazdkę i rozmawiać o hobby. Złotą rangę sprzedawcy. No akurat przyszły jakoś. I od razu pieniądze, od razu pieniądze. Sprawdzić, o co chodzi. Czy to jest moja wina, wina moda, czy gry ogólnie. Zobaczymy. No i cóż, musimy to przeboleć. Pracuję kierowniczkę z sali. Mogę zobaczyć, czy
conosci? Mam nigdzie, żeby ją wysłać na przerwę, bo to nie jest w jakiejś innej kategorii. Mam tylko zarządzanie. Co tu się zadziało? Nareszcie Beatrice potrafi niemal czytać w myślach klientów. Więc możemy ich olśnić. Mam dość tej roboty. Odchodzę. No trudno. A idź w cholerę i tak... Nie mogę z tym nic zrobić. To się musiało wydarzyć. Po prostu musiało. Damy radę na razie z tą jedną kamerką. Co ty robisz? Aha, Boże, pomyliłam, myślałam, że to jest Beatrice. Halo? O, dostała napiwek, widzisz, Ola, jaka jesteś dobra? To nasz cały klient, mi się tutaj naprawdę podoba. Coś osobnie wolniej gotuje ta nasza Beata. Ugotujesz tam w końcu? No. Chodź tutaj usadź klienta. Jak tam się czuje? Jeszcze dobrze, Ola się czuje. Jeszcze może nam po to towarzyszyć. I widzicie, nie mogę olśnić. Mam coś zbugowane, ewidentnie. Nawet nie będę proponować. Bo nie mam nawet żadnych innych interakcji z klientami, żeby móc im zaproponować coś. Okej, moi drodzy, udało mi się naprawić tego buga. Jednak to był błąd jakiegoś moda. Usunęłam go po prostu z gry. I nareszcie wszystko jest dobrze. Dlatego mam nadzieję, że damy sobie radę. Że co pan chce? Z kolejnym pracownikiem już będzie lepiej. Więc tak, sprzedaż. Sprzedaż z zyskiem. Sprzedaż z zyskiem. Ogarnij się, człowieku! W eleganckiej restauracji jesteś nie mieli śmiejesz jakiś wariat. No i teraz można normalnie sprzedawać. No i teraz można normalnie sprzedawać. Kto to? Podobny do Damiana od tyłu. Gratulacje, już czwarty poziom przedsiębiorstwa, kochani! Idziemy jak burza dzisiaj! Beata jest najlepsza. Beata rządzi. Świetnie nam idzie. Chyba. Co ty byś chciała? Pochlebny artykuł? A jak można właśnie taki artykuł zrobić? Pracuj więc nad układem ocenie przeglądania klienta, w tym przypadku reportera. A skąd mamy wiedzieć? To jest reporter! Patrzcie! On coś pisze! Dokąd idziesz? Napisz coś dobrego o nas. Napisz coś miłego. Gdzie on jest? Będzie mi to pokazane? Jest tu. No, ale nie ma żadnego bliskiego przywiązania. Czemu ty tu płaczesz mi przed tym lokalem, chłopie? Wejdź do środka, zjedz coś dobrego. I nie jęcz mi tam, o, tyle ci powiem.
Prego. E fu a bois. Dobra. To teraz kierowniczka. Sprzedaż. Oślij ich trochę może. Dla odmiany. Trochę energii nam zabierze, ale damy radę. Proszę bardzo. Nie wiem, trzeba wysłać na przerwę. Wyślij na przerwę. No nie. Jeszcze ten kram. Dziękuję ci, Olu, za dzisiaj. Byłaś świetna. Mam nadzieję, że... Co ty robisz? Co ty... Czemu ty ją karciłaś? Ja pieprzę. Nie, mam dzisiaj siły do tych simów. Miała ją na przerwę wysłać. Bo co, bo zepsuła zlew, to ją... totalnie nakrzyczałaś? Nie. Chyba dzisiaj nie jest dobry dzień na granie. Dobra, nie podziwiaj mnie, chłopie. Ja tu nie mam czasem takie duperele, daj mi się załatwić, coś zrobić ci w spokoju. Dobra, zrób inaczej. Weślij pracowników do domu. Ale wybiegł. No pa. Ola, sorry, że na ciebie nakrzyczałam, ale... Nie wiem, co mnie napadło. Dobra, teraz musimy pracować za trzech znowu. Także Beatka, zapieprzaj. Jego kelnerka. Jako kucharka. Jest jako kierowniczka Sony. Pracuję jako kelnerka. Chyba wywalę ten telefon, bo on mi tu jest niepotrzebny do niczego. Widzicie, Bata sobie radzi sama. Świetnie, w pojedynkę. Nie potrzebuje pomocy. A ten zlew tryskający w tle to po prostu jest prawdziwe cudo. I rachu ciachu. Uwijamy się. Patrzcie, jak nam dobrze idzie. Po prostu jestem sama zadziwiona. Nie zmywaj tego teraz. Zaraz zamykamy. Obsłużymy tylko jeszcze tą jedną panią. O, proszę bardzo. Już nikogo nie przyjmujemy. Do widzenia państwa. Do widzenia. Ostatni klient. Niech sobie doje. Zamykamy lokal. Dziękuję państwu, zapraszam jutro. Weź to napraw. Tak, moi drodzy, dzisiaj to był naprawdę ciężki dzień. Dla naszej Beaty i dla mnie też, bo jakieś bugi, jakieś tutaj nieporozumienia. Pracownika zatrudniliśmy, pracownik nam odszedł. I tak by to właśnie wyglądało wszystko. Sprzątaj jeszcze te talerze i wyczyść kibel. Czemu straciliśmy gwiazdkę? Przecież zamknęłam lokal. Widzicie, dzisiaj po prostu jest zły dzień. W ogóle jak to wygląda wszystko? Przywiązanie klientów, tutaj pracownik. Niską pensję dostaje. Trzeba jej dać jutro podwyżkę. No i tutaj coś minimalnie nam wzrasta, czyli...
bardzo wolno się odkuwamy. No ale okej. Kobieto, czy ty widzisz, że jest restauracja zamknięta? Może byś tak sobie poszła? A nie mi tutaj zaniżasz ocenę. Masakra jakaś. No i jestem ciekawa, co z tym artykułem, czy się pojawi, czy nie. Zobaczymy. Tutaj nic nie mogę. No to co, Beata wraca do domu, a my się widzimy w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że kolejny będzie dużo lepszy dla mnie, bo ten to była jakaś masakra. Wszystko szło nie tak, jak chciałam. No ale okej. No to do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.